Dzień dobry Państwu. Kolejny dzień. W nocy było jakoś na minusie i przyznam, że nawet było mi trochę zimno. Jakoś nie chciało mi się zawinąć dobrze w koc. Nie było robactwa, nie było komarów, ale były mrówki. Okazało się, że spałem na gigantycznym mrowisku. Każdy kamień, który podnosiłem, pod nim roiły się mrówki. W nocy coś mi łaziło po karku, po nodze. Musiałem mrówki zdejmować z siebie. Mój kubek, którego nie umyłem, jak u Nesmuka. Oblazły mrówki. Dziadek Nesmuk w nocy się zakradł i mi mrówek nawrzucał do kubka nieumytego. Idę dalej. Jakoś zrobiło się strasznie ciepło. Musiałem się rozebrać zupełnie. Tutaj mam tylko pod tym anorakiem nie mam nic. Gołą skórę. Nogi mi się gotują. Nie wiem co to będzie. Pewnie zaraz się komary z tego ciepła obudzą i przylecą. Tam przede mną jest jednak taki masyw górski. I tam są wielkie płaty śniegu i nagie skały. Wiecie co? Chyba zrobię jak renifery. Renifery, jak się robi ciepło i się przylatują, robactwo przylatuje, to uciekają właśnie w takie skalne góry, gdzie jest śnieg. Można się wytarzać w śniegu. Człowiek nie cierpi z gorąca i z robactwa. Wiecie co? Chyba tak zrobię. Chyba uciekam stąd, z tych bagiennych dolin, w skaliste góry. Wiecie, co mnie fascynuje w starych obozowiskach? Że nawet jak ludzie naśmiecili, zostawili jakąś butelczynę stłuczoną czy coś, to już zdążyły wyrosnąć krzaczki i mech. Nie wiem, znacie się? Kiedy to opalono ognisko? Pewnie w zeszłym roku, skoro w tym roku zdążyły już te rośliny wyrosnąć. I takich obozowisk jest cała masa. Takich już zarośniętych, mchy jakieś na nich rosną i w ogóle. Tam gdzieś leży drugi. Jak mi się buty rozwaliły, to tu wrócę i sobie te wezmę. Numer 41. Ja noszę 46. To będę tu musiał wyciąć otwory, jak Tom Hanks w Castaway. To bym dopiero szyku na szlaku zadał. A tu, moi drodzy, jest podwójny most. Most dla kładów i most dla ludziadów. Tu są jakieś wyryte, kurde, stare runy. 96. O! 10 sierpnia 79. Mizar. To było 44 lata temu. Wiem, bo z tego rocznika jestem. 10 sierpnia to miałem 2,5 miesiąca. Byłem bobasem, który ma 2,5 miesiąca i mieszka w Warszawie. Na ulicy Chłodnej, w osiedlu za Żelazną Bramą. Ten most ma więcej. A tu też 79. Myślałem, że 73. A tu jest 10 sierpnia 79. A, czyli tego samego dnia. Rozumiem. Plejaden 2000. 89. 93. Wtedy miałem 14 lat i byłem na fajnych koloniach. Fajne tam dziewczyny były, to pamiętam. 87. Wtedy miałem 8 lat. I wtedy rozciąłem sobie strasznie kolano do kości. Bliznę mam do dzisiaj. Lekarz mówił, że mi przejdzie do 30, zniknie, ale nie przeszło i nie znikło. W 2012 byłem w okolicach Kiruny, czyli byłem tutaj w okolicach i strasznie mnie komary pogryzły.
Chodźcie tu. O, nie powinienem siadać na worze, bo mi się, kurde, puszka z prowiantem gniecie. O, uj, 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 uj. Czekajcie, zdejmę buty. Cieszcie się, że nie ma jeszcze sensorów zapachowych w elektronice współczesnej. Byście poczuli to bagno zwyczajne, Ledum palustre, taką roślinę, która bardzo ładnie pachnie. Poczulibyście! O, to byście poczuli. To jest pierwszy raz, kiedy podróżuję na dłuższy dystans takim worem żeglarskim. Do tego ten wór żeglarski, on strasznie dużo waży, tak? Nawet mi się nie zmieściło wszystko do niego. Więc jeszcze z przodu noszę taki worek, on też jest ciężki. On waży 6 kg, mój żeglarski waży 20. Tam jakieś 26 kg towaru, bez żadnego usztywnienia. O! Jedyne usztywnienie to jest mój kręgosłup. W związku z tym, a także z tym, że się strasznie ciepło zrobiło i mi się nogi strasznie gotują w moich kaloszobutach, no to robię to ćwiczenie interwałowo. Wiecie? Idę 45 minut, a potem 15 minut rozciągam kręgosłup i wietrzę nogi. O, i dzięki temu moje nogi są mokre i zapocone tylko przez połowę czasu. Mój kręgosłup jest przez 3/4 czasu tylko miażdżony, a nie przez cały. Nie jestem człowiekiem najmłodszym. O, ludzie w moim wieku zostają dziadkami niektórzy. Jak się szybko uwinęli. Ich potomstwo też się szybko uwinęło. O, no. A tak więc trzeba dbać o kręgosłup. A jak się jesteście młodzi, to nawet trzeba dbać jeszcze bardziej, bo jak sobie spieprzycie kręgosłup w wieku lat 20, no to będziecie mieli spieprzony przez resztę życia. No, mrówki po mnie łażą i strasznie mnie gryzą. Jakieś straszne wredoty tu mieszkają. W kark mnie ugryzła w czasie marszu. Normalnie aż czułem, jak ona tymi żuwaczkami tam tak nią, nią, nią. Nie, że jedno takie dziabnięcie, tylko takie i potem jeszcze takie drugie. Takie było ała, ała, ała. O, no. Twardziele, którzy się nie boją mrówek, komarów i wszystkiego, pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Mówię jak jest, jak Max Kolonko. Może to odpędzi komary albo mrówki. Komarów jeszcze nie ma, ale spodziewam się, że te kilka ciepłych dni, które się teraz robią, to obudzi wszystkie larwy komarzy. Teraz tam się... Po prostu wszystkie rosną, puchną, wyrastają im skrzydła, wyrastają im nogi. Ich jest są miliony i po prostu przyjdzie taki dzień.
Zagubiłem się w mieście, po raz kolejny pomyliłem ulicę, czy ja to ty? Zagubiłem się w mieście, po raz kolejny pomyliłem ulicę, czy ja to ty? Normalnie powinien tak posiedzieć z godzinę, ze dwie, żeby to wszystko namokło dobrze. Ale jak posiedzi godzinę, ze dwie, to będzie północ. A chce iść spać. I nie chce iść spać od razu po zjedzeniu czegoś takiego. Się będzie źle spało. Ja wolę nienamoczone i potem sobie dolać wodą z kubka. Smacznego!